Jesteśmy na placu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Zalesiu. Dzisiaj ten plac jest bardzo żywy, jest bardzo dużo druhów. Przyjechały jednostki i z naszej gminy, ale i spoza gminy. Zresztą to widać, że tych druhów strażaków jest dużo. I to ważny dzień, dlatego że dzisiaj strażacy zostaną przeszkoleni z zakresu obsługi sprzętu ratowniczego. Dzisiaj jesteśmy świadomi, że działalność straży to jest przede wszystkim ratownictwo techniczne, ratownictwo drogowe, to są powodzie, to są huragany. To nie są już te czasy, gdzie to było gaszenie pożarów. I dzisiaj szybkość dotarcia do miejsca zdarzenia i fachowość udzielenia pomocy to decyduje o życiu osób poszkodowanych. Ta fachowość to są jakby dwa czynniki. Odpowiedni sprzęt i odpowiednia wiedza ludzi, którzy obsługują ten sprzęt. Bo nawet najlepszy sprzęt, jeśli on nie będzie w sposób właściwy wykorzystany, to sukcesu może nie być. Także ja cieszę się bardzo, że jednostka ochotniczej straży pożarnej z Zalesia podjęła tą inicjatywę, zaprosiła wiele jednostek, zaprosiła Państwową Straż Pożarną, która zawsze nam pomaga, zaprosiła firmę, która taki sprzęt wprowadzi sprzedaż i firma ta przeszkoli naszych druhów. Myślę, że nikt tego lepiej nie zrobi niż przedstawiciele producenta handlu, bo im zależy na tym, żeby ten sprzęt w sposób właściwy pokazać i zademonstrować. Tutaj widzimy też, że są drzewa, są samochody, są kontenery czy kontener, bo to wszystko zostało zrobione w taki sposób, jakby to rzeczywiście były jakieś zdarzenia drogowe. Także ja chciałbym tutaj podziękować jednostce Straży Pożarnej z Zalesia. Na marginesie otrzyma w tym roku też nowy samochód bojowy, na który długo czeka i my też na ten samochód czekamy, także ta zdolność ratownicza zostanie podniesiona, ale chciałbym tutaj właśnie podziękować za zorganizowanie i za to, co robią, a tych inicjatyw w ostatnim czasie jest bardzo dużo.